Dzień dobry, poranek nad wodą, co Państwo na to? Witamy bardzo serdecznie, ale niech Państwa nie zmyli fakt, że oczywiście nie chodzi tutaj o kąpielisko na zewnątrz, ale kapitalne kąpielisko wewnątrz, czyli pływalnie akwarium. Dlaczego tu jesteśmy? No dlatego, że tu w niedzielę uroczyście obchodzony będzie jubileusz 60-lecia istnienia tej placówki, w której cały czas, jak Państwo widzą, się dzieje. Ale dlaczego mówię, że słowo akwarium? Słowo akwarium jest aktualne dzisiaj dlatego, że w najnowszym wydaniu Czasu na Opole znajdą Państwo właśnie artykuł poświęcony temu, co czeka nas w ogrodzie zoologicznym, bowiem tam pojawi się dopiero wodny świat. Na razie na wystawie na opolskim rynku mogli go Państwo zobaczyć, ale już niebawem wszyscy szykujemy się do tego, by w opolskim ogrodzie zoologicznym przyglądać się także i wspaniałemu akwarium. Na weekend czeka nas mnóstwo wydarzeń kulturalnych, bo przecież święto wojciechowe przed nami, bo wydarzenia sportowe, no i to, jak mówiłem, to rekreacyjne tutaj. Natomiast skoro będą Państwo mieli troszkę czasu, zwłaszcza, że pogoda ma być całkiem niezła, to jest okazja do tego, by sięgnąć do najnowszego numeru Czasu na Opole. No bo jak ktoś jeszcze nie był na Malince Zdrój, to jest gdzie pooddychać, drodzy Państwo. A w numerze także, bo zdradzał wszystkiego nie będę, zachęcając do lektury, między innymi historie z opolskiego festiwalu, o których opowiada wybitny opolski dziennikarz muzyczny pan Edward Spyrka. Bo zacząłem od akwarium i akwarium właśnie tą historią festiwalową skończę. Ją całą przeczytają Państwo w środku w artykule. Natomiast sytuacja związana z festiwalem i z akwarium jest taka, że artyści bardzo często, też którzy brali udział w opolskich festiwalach, życzyli sobie, żeby po koncercie i po kolacji właśnie tutaj do akwarium zawitać, by się zregenerować, odprężyć i popływać. Co jeszcze w najnowszym wydaniu Czasu na Opole? Znajdźcie Państwo czas sobie, czy dzisiaj, czy też w sobotę i w niedzielę i przeczytajcie, bo jest co. A dzisiaj życzymy miłego dnia.